Dlatego... Ja jeszcze mam pytanie do pana radnego. Panie radny, ja tu jestem ciekawa, czy tam nic nie idzie zrobić z tym gminem i tym zębowym. Jak to tam wygląda, że my tak... No jest to jedna, jedyna droga, która... Jak to? To tam się nie idzie tego uporządkować, żeby to tam też... Znaczy, uporządkować idzie. To problem jest tym, że nie ma czasu na to. O tak powiem. Nie? Na chwilę obecną, no, tak ale... powiedziałem, już tego czasu jest za mało, żeby to uporządkować i zdążyć z całą dokumentacją. Nie? No, gmina tam... musi być właścicielem gruntu. Ja wiem, panie burmistrzu, no ale czy tam nie, no jest to droga, no i to no tak w takich podziałach. No tak nam zostawili poprzednicy na co drogę. No, ale to tam nigdy nic nie będziemy robić. Nie, no będziemy robić, my dalej robimy. I, i jest, jest odcinek tego kilometra drogi utwardzonej. Jesteśmy... To jest nasze, do, tak, to, tak. Bo, to jest od Zębowa w kierunku. Nie, nie, to jest od Zębowa do Linia, z tego względu, że od Linia do Zębowa jest droga powiatowa. Obligatoryjnie pozytywna, tak. Czy nie, nie, będzie, nie. Czy to jest niewiadoma? Znaczy się, wydaje mi się, że będzie pozytywna, tak powiem. No bo nie ma, że tak powiem, fizycznej możliwości zarabiać na tych drogach, także nie ma możliwości sobie odliczenia tego. Tak. No i druga sprawa, bo nie wiem, czy my tu dzisiaj będziemy, ale pytanie jest takie. Jakie będą potencjalne, tak, wnioski można złożyć oczywiście bezpłatnie, tak, ale będą jakieś przygotowania, tak, tak jak pan wspominał, jakie będą koszty tego, przynajmniej no, przybliżenie, czy szacunkowe, czy są jakaś wiedza na ten temat jest? Czy... Na moje, wydaje mi się, że koszt opracowania tych wszystkich dokumentacji bez projektów geodezyjnych, bo to jeszcze geodeta ma przyjechać tutaj na wstępne, że tak powiem, rozmowy, bo tam częściowo nie ma, na niektóre odcinki nie ma w ogóle jeszcze mapy. Czyli opinii środowiskowej, przepraszam, że... Nie, opinii środowiskowej będzie bezpłatna, nie? Tylko trzeba wyciągnąć małe wypisy z rejestru gruntów, mapy środowiskowe, to są jakieś drobne koszty. Dokumentacje myślę, że to będzie rząd wielkości kilkudziesięciu tysięcy, nie wiem, 30-40 tysięcy, nie chcę... Bez kosztów geodezyjnych. Plus, myślę, do 10 tysięcy koszty map geodezyjnych. To jest taki rząd. Szacunkowo 50 tysięcy. Myślę, że wygrać. A jakie są realne szanse, żeby wygrać? Chociażby jedną drogę albo dwie? No, ciężko mi powiedzieć, bo to ryzykować. To jest pierwszy tego typu nabór na drogi lokalne. Na pewno każda gmina ma potrzeby w tych drogach i każda będzie się starała... A czy później ewentualnie przegrywamy w następnym jakimś naborze można to wykorzystać? Nie, tak? Nie. Ja bym nie liczył w ogóle na następny nabór. Tu jest, jest kwestia jedna, po naszej stronie jest taki plus, jeden malutki plusik, że takie gminy jak Nowa Tomy, no, takie gminy jak Nowy Tomyśl, Opalenica, no z Bączy nie wiadomo, bo żeśmy nie analizowali, ale wszystkie podpoznańskie miejscowości nie przeskoczą 9 punktów. W ogóle nie złożą wniosku do tego projektu, także część gmin z automatu wypadnie ze względu i na dochód na jednego mieszkańca, bezrobocie. No, ale z drugiej strony są gminy, które, że tak powiem, z marszu będą miały tam 14 czy 15 punktów, których my nigdy nie dostaniemy. Nie? Konińskie i Złotów. No, no tam ta część Wielkopolskiej. No, gdzie za bezrobocie już dostają. I każdy z nich może złożyć na przykład po 5 wniosków, też próbował, no ale z drugiej strony, czy będą mieli środki na podwładne, skoro są biednymi gminami, nie? To są takie dywagacje, ale no... Ja mam natomiast takie jedno pytanie, jeżeli optymistycznie dostaniemy na te wszystkie drogi, które 5 bodajże, to rozumiem, że środki, które własne będziemy musieli zainwestować, to już do 2020 roku to już żadnych grup nie będziemy mieli pieniążków, żeby robić. Nie, no jak wiecie... Bo ja powiem szczerze, no mi chodzi o drogi, które są wokół nas. Tak się zdarza, że wokół brud są same powiatowe drogi i ja już jestem 9 czy 10 rok radną, nie zrobiliśmy nawet kilometra drogi, kilometra, 100 metrów, a naturowo naprawdę nie można przejechać. No to jest, ja wiem, że to jest droga powiatowa, I myślałam, że uda się to jakoś z powiatem szamotulskim, z gminą Pniewy. No, no nie wiem, czy tam jest jakieś zainteresowanie, czy są jakiekolwiek rozmowy na szczeblu powiatu, bo takie rozmowy już tam, takie tutaj kolorowe, bo prowadziliśmy kiedyś tam, nie wiem, 2-3 miesiące temu, że w tym 16 roku coś spróbujemy z tą drogą zrobić. I ja nie ukrywam, że ja takie informacje ludziom przekazuję, no bo co ja mam im innego powiedzieć. Najlepiej to by było tak, że powiem jutro, że rozwijamy 1000 metrów asfaltu, będzie gruntowa droga, bo tam już dużo nie trzeba.
Bo brud już jest. Brud już jest, teraz tylko wykopać kamienie i będzie grudowo. I będą 3 punkty, a jest 9, to będzie 12. To tam w ogóle nie będziemy dyskutować. Ale jeżeli ale, sobie, ja nie to, powiem, że jest taka możliwość, trzeba ją wykorzystać. Tylko ja nie chciałbym tak, że zamykamy sobie drogę i teraz przyjdzie następny radny po mnie i powie, no tak, tak zrobiła, tak przyjęli, że teraz właściwie nie ma pieniążków do 2020 roku i już nie zrobimy kilometra. Ja powiem tak, że analogicznie jak teraz była tu analiza robiona pod kątem, że tak powiem, tego naboru z PROW-u, analogiczna analiza była robiona pod kątem zgłoszenia dróg do tych schetynówek, na które na chwilę obecną złożył 2 wnioski i oba są na liście, że oba się łapią, ale tylko dzięki dlatego, że były właśnie wybrane te drogi, które mają najwięcej punktów. Tam było połączenie z drogą krajową, tutaj u was nie było tych połączenia z drogą krajową, Turową na przykład i by było mniej punktów już, nie? Także to nie jest tak, że jest wybierane z kapelusza, nie? No, znaczy nie, jak życie niesie, nie wybieramy tej drogi, która powinna być robiona, tylko wybieramy tą drogę, która utrzymuje najwięcej punktów. No bo to jest, ja wszystko rozumiem, bo oprócz tych dróg to będzie totalna posucha, nie. I rozumiem, że ta droga w jednym kół, 2,5 miliona się zmieści, żeby ją dołączyć? Proszę, nie może potrzebuje. Ale w jakim roku? 2,5 miliona pójdzie na remonty dróg gminnych. Tak? W tym roku, w przyszłym roku. Ale ta droga nie jest planowana z tego względu, że o ile się orientuje, dziś albo jutro na tą drogę wchodzą wodociągi. I ta cała infrastruktura, która jest niezbędna pod tym, musi być zrobiona. Muszą ludzie się do kanalizacji popodłączać. I 2017, 2018 nie widzę problemu. O, 2017. Dobrze, kto z państwa? Tak, dobrze, pójdzie do 2019. To Komorowie. Panowie, no ja wychodzę z założenia, że tak jak tu świętej pamięci Antoni Bumbelek zawsze mi powtarzał, mieć złotówkę, a nie mieć złotówki, to jest 2 złote do tyłu. I tym sposobem mieć dotację, a nie mieć dotacji, no to resztę trzeba wyłożyć z własnych pieniędzy. No, nie da się ukryć. A my